na zielonego detoksu. Dzisiaj opowiem Wam o forsycji. Forsycja to jest taki piękny krzeczek, który tu widzicie. Jest fantastyczna, jeżeli chodzi o robienie herbatki, dlatego że ma taki delikatny smak jaśminowy, ma mnóstwo flawonoidów, ma trochę rutyny. Ja zalewam ją 70 stopniami, wodą w temperaturze 70 stopni i popijam teraz codziennie, dlatego że jest sezon na forsycję. Zbiera się ją bardzo łatwo. W taki oto sposób. Wystarczy kilka garstek, zalać wodą w 70 stopniach i rozkoszować się pięknym kolorem. Ja dodaję do tej herbatki dużo miodu, dlatego że sama w sobie ma bardzo neutralny smak. Także zapraszam Was na herbatę z forsycji z zielonym detoksem. Już jesteśmy w domu. Zalałam forsycję wodą w temperaturze 70 stopni. Widać, że woda powoli naciąga wszystkimi barwnikami i innymi substancjami z kwiatów forsycji. Za chwilę dodam do tego miodu. Miam, miam. Zapraszam.